W dzisiejszym wydaniu Kroniki proponujemy: podczas obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej w Stąporkowie temat Monaru nie został poruszony. Stypendia prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z 5 powiatów województwa świętokrzyskiego. Zwołana na wniosek pani burmistrz w miniony czwartek nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zawierała w projekcie porządku obrad tylko 2 projekty uchwał w sprawie zmian wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych i trwała zaledwie kilkanaście minut. Większością głosów radni przyjęli zaproponowane przez burmistrza podwyższone stawki podatków odpowiednio o 10 i od 10 do 12%. Natomiast oczekiwana dyskusja nad problemem siedziby Monaru decyzją przewodniczącego rady nie odbyła się. Pan przewodniczący odmówił skomentowania przed kamerą zarówno przyjętych w uchwał w sprawie podwyżek stawek podatków, jak również decyzji w sprawie Monaru. Czyli w myśl artykułu 28 3 Statutu Miasta Borków. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych na sesji jest 14. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam wszystkich. Dostaliście Państwo porządek. Czy ktoś ma uwagi bądź propozycje do otrzymanego porządku? Bardzo proszę. Ja mam pytanie, dlaczego na tej sesji tak ważnej po podwyżce stopy podatków nie zaproszeni są sołtysi i Rady Słowackiej. Dziękuję. To było pytanie do... Czy pani burmistrz, do kogoś, kto chce się zwoływać? Przeczytał pan przed chwilą, sesja była zwołana przez panią burmistrz, więc pytanie było... Na wniosek pani burmistrz. No, z panem, łącznie z panem. Tak. Dlatego pytam, dlaczego... Więc ja mogę odpowiedzieć w ten sposób, że dostaliśmy pierwszy projekt uchwały, który pani burmistrz chciała, aby trafił pod obrady w październiku. Ja prosiłem panią burmistrz o to, żeby dać więcej czasu, aby przeprowadzić rozmowy na temat tej uchwały, bo uchwała była dosyć poważna. Nie podnosiliśmy podatków od 2004 roku, więc prosiłem o to, aby przeprowadzić głębsze rozmowy i analizy z radnymi. I tutaj pani burmistrz przychyliła się do mojej prośby. Nie włożyliśmy tej uchwały w sesję październikową. Ja obiecałem, że tutaj zarówno pani burmistrz, jak i pani skarbnik, jeżeli będzie chodziło o czas, bo to pani skarbnik prosiła, żeby zwrócić uwagę na czas wejścia, bo chcemy wprowadzić te zmiany z dniem 1 stycznia. Ja wyraziłem swoje zdanie takie, że jeżeli będzie konieczność zwołania sesji, nawet nadzwyczajnej, to ja to zrobię, jeżeli chodzi o podatki, ale kosztem tego, żebyśmy mieli my jako radni więcej czasu na rozmowy odnośnie wysokości tych stawek. I ja takie rozmowy osobiście prowadziłem zarówno z panią burmistrz, jak i z panią skarbnik. Chyba zresztą mogą to potwierdzić. To było moje zdanie. Wydaje mi się, że to było z korzyścią przede wszystkim dla nas, dla rady. Czy ktoś jeszcze chciałby tutaj odpowiedzieć na to pytanie? Czy są jeszcze jakieś propozycje do porządku? Nie widzę, przejdę do odczytania. Odczytam Państwu proponowany porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Podpunkt B. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji. Kto z Państwa jest za odczytanym projektem porządku obrad? Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 3. W podpunkcie 3 mamy podjęcie uchwał w sprawie. I w podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkasu podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Ten projekt uchwały był dziś omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jakieś pytania lub uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Ponieważ Państwo radni jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku
Ja nie wiem, czy pan przewodniczący może bez przeczytania. Tak, mogę. Sprawdzałem to. Jest to dopuszczone. Pan przewodniczący decyduje o tym, czy odczytać. Zmienić się na podstawie którego artykułu? Nie ma żadnego artykułu, w którym by było napisane, że ja muszę to odczytywać. Czyli wnioskuję na podstawie tego, że przewodniczący decyduje o tym, czy może odczytać, czy musi odczytać, czy nie musi czytać tego. Dziękuję. Czyli przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia interesentów stawek za inkasu podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. I bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 9 za, 3 przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała przechodzi. Przechodzimy teraz do podpunktu B. W podpunkcie B mamy określenie wysokości stawek podatku od środków transportu. Ten projekt uchwały był dziś również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jakieś pytania lub uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy w takim układzie do rozmawiać i obiecaliśmy, że jeżeli będziemy na temat Romaru rozmawiać, to się chciał on być. Ja odpowiedziałem się w dniu dzisiejszym. Ja tylko zadam, ja zadam jedno pytanie. Ale bądź. Ja chciałabym, żebyśmy to spotkanie traktowali nie jako komisję, więc pytanie, czy potrzebne nam są media na tym, co teraz mówimy. Ale ja już powiedziałem, że w dniu dzisiejszym nie będziemy na ten temat w ogóle rozmawiać i wydaje mi się, że no, ja muszę wyrazić swoje zdanie. Nie byłem przygotowany do tych rozmów i w ten sposób powiedziałem też temu panu Sochackiemu to przemówienie. Tak? Tak? Kierownikowi, dlatego nie chciałbym być gołosłowcem. To jest moje zdanie. Nie jako radny. Nie jesteś wybitym przygotowanym. No, ja mogę przygotować się. Ja przygotuję swoją uchwałę. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich w miniony piątek odbyła się niecodzienna uroczystość. Kilkudziesięciu najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 5 powiatów – Ostrowieckiego, Skarżyskiego, Jędrzejowskiego, Włoszczowskiego i Koneckiego – otrzymało dyplomy i stypendia ufundowane przez prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W spotkaniu z młodzieżą wzięli udział wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski, świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł oraz starostowie i członkowie zarządów 5 powiatów, jak również burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad miast i gmin z terenu powiatu koneckiego. Podczas uroczystości 12 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z koneckich szkół i placówek oświatowych zostało odznaczonych złotym medalem za długoletnią służbę. Byli to m.in. Mariusz Brzozowicz z 2 Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Elżbieta Krzysztofik z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Lucyna Miller ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich, Jolanta Starnowska z Gimnazjum nr 1 w Końskich, Barbara Kowalska z Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie Nowym. W imieniu odznaczonych głos zabrał i podziękował Mariusz Brzozowicz. Stypendia prezesa Rady Ministrów z koneckich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało 8 uczniów i uczennic. Paweł Garbacz z Technikum w Stąporkowie, Iwona Gąszcz z Technikum nr 2 w Końskich, Marcin Korycki z Technikum nr 3 w Końskich, Karolina Lisowska z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Stąporkowie, Marcin Łyczek z Technikum nr 1 w Końskich, Ewelina Sikora z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Katarzyna Woźnica z 2 Liceum Ogólnokształcącego w Końskich i Anna Wójcik z Niepublicznego Technikum Zawodowego ZDZ w Końskich. Uroczystość uświetnił spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży z 2 Liceum Ogólnokształcącego w Końskich.
Było to przedstawienie na prawie profesjonalnym poziomie, dotykające codziennych problemów i egzystencji nas, Polaków. Duże brawa dla autorki scenariusza i młodych aktorów. Czy my się znamy w ogóle? O co chodzi? Nie no, oczywiście, że się znamy. Ewa. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem dziennikarką i potrzebuję materiałów do mojego nowego artykułu. Tak, ale nie ma pani pisze ten artykuł. Pytanie, czy jest próba teraz, to nie mogę. Próba generalna. Skąd pani wie, że próba generalna? Wiadomo, że próba generalna. Próba generalna. Tak mówi tytuł mojego artykułu. W czym ja pani mogę tu pomóc? Próba generalna. Potrzebuję informacji na temat pana, aktorów oraz ról, które się wcielają. Pani chyba żartuje. Ja nie mam czasu. Tu są aktorzy. Tu jest teatr. Próba generalna. Ja już mam sztukę. Proszę stąd wyjść, w ogóle kto pani tu wpuścił. Do widzenia. Proszę iść do innego teatru. Moi drodzy, bardzo proszę wszystkich. Jutro jest wielki dzień. Dzisiaj musimy zrobić próbę generalną. Musi być wszystko zapięte na ostatni i zagrane na parę. Zaczynamy od pierwszej sceny. I mam nadzieję, że się nie będę musiał wtrącać. Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Dwie ważne uroczystości, których byliśmy świadkami, łączą ideę mistrza i ucznia. I to jest wspaniałe. Ponieważ odznaczenia za długoletnią służbę to są odznaczenia, które się wręcza za dobrą, rzetelną, solidną, uczciwą, dobrą pracę. Czyli za normalność, której tak nam brakuje. Natomiast stypendia prezesa Rady Ministrów, pana premiera, wręcza się na najlepszych uczniów. Czyli tych, którzy są najlepsi w danej dyscyplinie, w kilku dyscyplinach w swojej szkole. I to łączy dawne idee mistrza i ucznia. Niechże powraca ta myśl w tej szkole tak widoczna po to, żeby te perły, nie wiem panie reżyserze, czy dobrze, perły, żeby one rzeczywiście były odkrywane, pokazywane, żeby dawały świadectwo wielkości tych miejsc, w których jesteśmy, w których się wychowujemy, w których biegamy po łące, spotykamy swoich przyjaciół, uczymy się, marzymy, robimy kariery, takie, o jakie myślimy, czyli budujemy naszą rzeczywistość. I ten fragment patriotyczny na początku doskonale się wpisuje w ten ciąg, który nastąpił potem. Bardzo serdecznie wam dziękuję za te wspaniałe chwile, które pozwalają nam na ten moment refleksji, w którym nasze dążenia, nasze marzenia, nasze plany życiowe są częścią tych planów, które związane są z naszą ojczyzną, z Polską. I nie wstydźmy się mówić nasza ojczyzna. To jest to miejsce, w którym czujemy się najlepiej, najbliżej, najbliżej siebie i naszych przyjaciół i ludzi, z którymi jesteśmy. Bez innych tak naprawdę nasz sukces przestaje być sukcesem. On jest ważny i istotny tylko w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie konfrontować się ze sobą, z własnymi dążeniami, pragnieniami i wymaganiami oraz widzieć ten nasz sukces w oczach innych. Gratuluję wszystkim stypendystom i mam nadzieję, że te stypendia, które wręczam w imieniu pana premiera, pozwolą wam na spełnianie waszych marzeń, planów. Ułatwią część drogi życiowej. Dodadzą skrzydeł. No i witajcie perły w świecie rzeczywistym budowania siebie i budowania naszego kraju. Wszystkiego najlepszego.